Wybrałem się z córkami na Pyrkon. Zaraz, ale to przecież identyfikatory z roku 2022 i 2023. No właśnie, dwa ostatnie eventy były moimi pierwszymi, w których wziąłem udział i na które pojechałem od razu z córkami. Dla mnie jako taty, świat fantastyki to znakomita przestrzeń do międzypokoleniowego spotkania. Bo czyż niezależnie od wieku nie zachwycamy się Gwiezdnymi Wojnami, nie wzrusza nas Wall-E, nie kręcą nas klocki albo nie lubimy grać w gry planszowe? A na Pyrkonie tego wszystkiego jest mnóstwo. Organizatorzy nazywają go fantastycznym miejscem spotkań i to chyba najtrafniejsze określenie. Fantastyczne, bo fantastyki tu od groma. Niemal z każdego uniwersum i w każdym wydaniu. Książkowym, filmowym, komiksowym, figurkowym, gamingowym, tekstylnym czy cosplayowym. Miejsce, bo całość odbywa się na międzynarodowych targach poznańskich, które na 3 dni stają się małym miasteczkiem z ponad 50-tysięczną społecznością. Kolorową, uśmiechniętą, życzliwą, gdzie różnorodność nie przeraża, tylko zachwyca. Wreszcie spotkań, których jest aż nadto, z twórcami, pisarzami, aktorami, mistrzami gier, cosplayerami czy fanami tych samych albo zupełnie innych uniwersów. Bez agresji, za to z sympatią i wzajemnym zaciekawieniem. Jest też strefa dziecięca, w której maluchy mogą bawić się pod opieką animatorów albo wziąć udział w warsztatach, na przykład tych prowadzonych przeze mnie. W tym czasie rodzice mogą swobodnie kosztować pyrkonowych atrakcji, niektórych naprawdę spektakularnych, na przykład epickiego koncertu muzyki filmowej. To co, widzimy się na Pyrkonie?